Jak dobrać rajstopy? Co tak naprawdę oznacza to magiczne den na opakowaniu? I czy rajstopy potrafią wyszczuplić nogę? Zapraszam na film. Dostałam ostatnio pytanie, jak dobrać rajstopy do nogi, do okazji, kolorystycznie, czy rajstopy mogą zrobić jakieś cuda dla naszego wizerunku. I oczywiście zgadzam się z tym i pewnie nieraz widzieliście takie zdjęcia czyjeś, bo to przeważnie widać na zdjęciach, które pokazują, że rajstopy są źle dobrane. Źle dobrane przede wszystkim kolorystycznie, czyli tak jakby najpierw kolor. Jak dobrać ten kolor najlepiej, najbardziej zbliżony do naszego odcienia skóry? Czyli jeżeli bierzemy rajstopy czy pończochy, takie zupełnie cieliste, to najlepiej jest nałożyć je sobie, oczywiście w sklepach przeważnie są próbki, w ten sposób na rękę i zobaczyć, czy kolor się bardzo różni od naszego. Jeżeli jest super blady, nie bierzemy. Jeżeli super przyciemnia, tym bardziej nie bierzemy. Może być ewentualnie ton ciemniejszy od skóry i wtedy to będzie oznaczało, że te cieliste rajstopy są jak najbardziej ok. Cała reszta kolorów, tak naprawdę wszystko zależy od okazji. Oczywiście możemy szaleć z tymi kolorami jak najbardziej, ale pamiętajmy, że czym bardziej jaskrawy kolor, czyli na przykład jeżeli decydujemy się na rajstopy tego typu, to one mogą tą nogę nam eksponować. To znaczy eksponować to też oznacza powiększać, czyli po prostu pogrubiać. Jeżeli więc masz masywną nogę, masywne udo, masywną łydkę, unikaj raczej takich bardzo kolorowych rajstop. Na co też trzeba uważać, bo przeważnie te bardzo kolorowe rajstopy, one są dosyć kryjące. Rzadko kiedy nosimy kolorowe i przezroczyste rajstopy, takie cienkie, zazwyczaj nosimy grube. Należy też pamiętać, żeby one miały odpowiednią grubość, żeby dobrze wyglądały na nodze. Te moje są bardzo grube, to są 60-tki, zaraz opowiem o tej grubości, ale to w następnej kolejności. Natomiast jeżeli my je naciągniemy na nogę i one będą za cienkie, to znaczy będą miały na przykład grubość 40 i rozszerzymy je tak mocno, ja teraz postaram się te moje też tak mocno naciągnąć, to one się robią przezroczyste i wtedy tak jakby nasza noga wystaje i to też może sprawić, że będzie wydawała się być odrobinę większa. Tego oczywiście nie chcemy. No ale co z tymi rozmiarami? Bo to jest właśnie to magiczne den, czyli z francuskiego denier. To jest grubość rajstop, czyli czym niższy numerek, czyli zazwyczaj najcieńsze, jakie spotykamy, no najbardziej spotykane są ósemki, ale też mogą być 6-7 i to są te takie super cieniutkie. One przeważnie są wykorzystywane przez kobiety, które w pracy, w lecie muszą nosić rajstopy. To wtedy wybieramy oczywiście te najcieńsze, najlepiej oczywiście nie rajstopy, tylko pończochy, żeby jak naj, że tak powiem, było jak najlżej. Natomiast czym więcej tych den, tego denier, tym rajstopy będą grubsze. Mówi się, że kryjące rajstopy zaczynają się od 40, natomiast ja polecam raczej 60, ponieważ ta 40, jeżeli tak mocno opnie nogę, to znaczy noga jest krągła, a rajstopy są wąskie stosunkowo do niej, to właśnie jest ten efekt taki, że ta skóra zaczyna prześwitywać, szczególnie w czarnych rajstopach. No i niestety jest taki efekt troszeczkę pogrubienia, natomiast od 60 to raczej już nie powinno się dziać. I oczywiście czym grubsze rajstopy, tym bardziej nosimy je jesienią, zimą, bo one też nas oczywiście grzeją odrobinę. Ale jeszcze bardzo istotne jest wzorzystość rajstop. Wzorzystość to znaczy, jeżeli mamy mocny wzór, duży wzór, to znaczy to będzie jakaś, zaczynając od takich wzorów jak na przykład kabaretki, czyli taka sieć rybacka, one mogą tą nogę troszeczkę powiększać. Także czym mniejsze kabaretki, tym lepiej, a czym większe te oczka będą, tym bardziej może być efekt takiego ciała złapanego w sieć. Znowu, jeżeli mamy krągłą nogę, to ją dodatkowo pogrubi. Ale też każdy inny duży wzór, to samo jest zresztą przy ubieraniu, dobrze o tym wiemy, że czym większy wzór, tym ciało wydaje się być większe w tym miejscu, gdzie jest ono nałożone. Także pamiętajmy, jeżeli mamy super szczupłe nogi, wręcz chude, wzory duże jak najbardziej. Jeżeli mamy nogę bardziej okrągłą,
unikamy dużych wzorów. Unikamy, ja bym nawet unikała małych wzorów, no i tych intensywnych kolorów. Jeżeli chcemy sobie wyszczuplić nogę rajstopą, to oczywiście najlepiej, żeby to były rajstopy super kryjące, czyli takie już grube i oczywiście ciemne. Najbardziej popularne będą oczywiście czarne, natomiast ciemne to może też być ciemny brąz, ciemny granat, grafit, czyli ciemna szarość, a i one też będą miały wrażenie, dawały takie wrażenie wyszczuplenia. Dodatkowo rajstopy mogą też nas w zestawieniu z butami trochę tak jakby wyciągnąć, czyli wydłużyć nogę. Kiedy to się dzieje? Kiedy oczywiście but jest w kolorze nogi. To znaczy, jeżeli mamy rajstopy cieliste, czyli tak jakby udajemy, że tam nic nie ma kolorystycznie, to wtedy wybieramy but cielisty, beżowy, zbliżony do koloru naszej skóry. Natomiast jeżeli mamy na przykład czarne rajstopy, wybieramy czarne buty. Jeżeli mamy szare rajstopy, wybieramy szare buty, no i oczywiście tak dalej. Jaki błąd bardzo często spotykam, to rajstopy dobrane do butów, które nie są pełne. To znaczy, czy to będą odkryte palce, czy to będzie odkryta pięta, czy to będą w ogóle sandały i rajstopy, tego się nie nosi. Także rajstopy nosimy tylko do całkiem zakrytych butów. Czy to będą baleriny, kozaki, czy łenka, obojętne. W każdym razie mają być całe buty zamknięte. Jeżeli mają odkryte palce, to są takie rajstopy. Są rajstopy, które tak jakby nie mają palców. Więc jeżeli z jakiegoś powodu chcesz ubrać sobie cieliste rajstopy, ale buty mają odkryte palce, to są specjalne rajstopy ku temu. Oczywiście, kiedy rajstopy nosimy? Nosimy je wtedy, kiedy wymaga tego okazja. Bądź wymaga tego nasza skóra. Czasami jest tak, że skóra jest po prostu jakoś ma blizny, ma jakieś pajączki, ma przebarwienia i chcemy to ukryć rajstopami. Uważajmy oczywiście, żeby tych rajstop takich cielistych nie dawać za ciemnych do przykrycia tych niedoskonałości, tylko raczej staramy się, tak mówię, dopasowywać kolorystycznie, więc albo dobieramy rajstopy wtedy, kiedy nasza skóra tego wymaga, albo kiedy wymaga tego okazja. I okazja to oczywiście przeważnie warunki pracowe, czyli bardzo wiele firm wymaga od pracowników, żeby, od pań pracowników, żeby nosiły rajstopy. Tak jak mówię, wybieramy te najcieńsze, ale też musimy uważać na jedną bardzo ważną rzecz, czyli błysk rajstop. Niestety, bardzo wiele rajstop dostępnych na rynku jest lekko błyszczących. Błysk, po pierwsze, nie nosimy tego w ciągu dnia, to znaczy błysk to jest tylko wieczorowa impreza, nie do pracy. No i oczywiście błysk, jak zapewne wszyscy wiemy, pogrubia. Czyli noga, która jest krągła, taka ubrana w rajstopę, która się świeci, będzie się wydawała być taka trochę bardziej okrągła jeszcze. Także po pierwsze, jeżeli mamy krągłe nogi, unikamy błysku, no i unikamy tego błysku w czasie dnia pracy. Kolejna bardzo ważna rzecz, matowe rajstopy rzadko się zdarzają, najczęściej są półmatowe. Także szukamy takich półmatowych, ewentualnie półbłyszczących, ale ten taki super błysk zostawiamy na wieczór. To właściwie tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, do zobaczenia następnym razem. Jeżeli uważasz, że ten film jest przydatny, będzie mi super miło, jeżeli podzielisz się nim ze swoimi przyjaciółmi w mediach społecznościowych. Do zobaczenia następnym razem.